Annuncio vobis gaudium magnum <clears> Habemus <throat> papam Aniołowie upadli, czyli szatani, katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 13 sierpnia 1986 roku. Kontynuując temat poprzednich kateches, które poświęciliśmy artykułowi wiary, dotyczącemu świata aniołów, stworzeń Bożych, zagłębimy się dzisiaj w rozważania nad tajemnicą wolności, którą niektórzy z nich skierowali przeciwko Bogu. I Jego planowi zbawienia w stosunku do ludzi. Ewangelista Łukasz pisze, iż w chwili, gdy uczniowie powrócili do Mistrza, pełni radości z owocnego przebiegu swej pierwszej wyprawy misyjnej, Jezus wypowiedział zdanie, nad którym warto się zastanowić: Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. W słowach tych Pan Jezus stwierdza, że głoszenie Królestwa Bożego zawsze oznacza zwycięstwo nad diabłem. Ale jego budowanie stale narażone jest na zasadzki złego ducha. Mówić o tym, co zamierzamy uczynić podczas dzisiejszej katechezy, znaczy przygotowywać się do walki, która w tym ostatecznym czasie dziejów zbawienia jest właściwa życiu kościoła, jak twierdzi tekst Apokalipsy z rozdziału 12, wiersz 7. Równocześnie pozwala to wyjaśnić słuszną wiarę kościoła, Głoszoną w obliczu tych, którzy wprowadzają doń zamieszanie, przypisując zbyt duże znaczenie roli szatana, oraz tych, którzy negują bądź minimalizują jego złowrogą moc. Poprzednie katechezy o aniołach przygotowały nas do zrozumienia objawionej w Piśmie Świętym i podawanej przez całą tradycję Kościoła prawdy o szatanie, czyli o upadłym Aniele, o złym duchu, zwanym także diabłem, lub demonem. Ten upadek, który posiada charakter odrzucenia Boga, a co za tym idzie, potępienia, jest stanem dobrowolnie wybranym przez tych wśród duchów stworzonych, którzy radykalnie i nieodwracalnie odrzucili Boga i Jego Królestwo, chcąc zagarnąć Jego władzę i zburzyć ekonomię zbawienia oraz porządek całego stworzonego wszechświata. Echem tego są słowa, które brzmią u początku biblijnych dziejów człowieka, Będziecie jako Bóg lub jako bogowie. Księga rodzaju rozdział trzeci, wiersz 5. W słowach tych zły duch usiłuje przeszczepić na człowieka tę wewnętrzną postawę rywalizacji, nieposłuszeństwa i opozycji wobec Boga, która jest jakby osią całej jego egzystencji. Opowieść o upadku człowieka przekazana przez Stary Testament w księdze rodzaju, nawiązuje do owej postawy rywalizacji. Którą szatan usiłuje wzbudzić w człowieku, aby skłonić go do występku. Także w Księdze Hioba czytamy, że szatan usiłuje wywołać bunt ucierpiącego człowieka. W Księdze Mądrości szatan jest przedstawiony jako sprawca śmierci, która weszła w dzieje człowieka wraz z grzechem. Nauka Kościoła, przedstawiona na Soborze Laterańskim IV, głosi, że diabeł, czy szatan, i inne demony, zostali stworzeni przez Boga jako dobre duchy, a stali się złymi z własnej woli. Tak więc czytamy w liście świętego Judy: Pan aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami, zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia. Podobnie w drugim liście świętego Piotra, gdzie czytamy o aniołach, którzy zgrzeszyli. A Bóg im nie odpuścił, ale wydał ich do ciemnych lochów tartaru, aby byli zachowani na sąd. Jeśli Bóg nie odpuszcza grzechu aniołów, to z tej racji, że trwają oni w swym grzechu, że są wiekuiście spętani więzami tego wyboru, jakiego dokonali na początku, odrzucając Boga, wbrew prawdzie o dobro najwyższym i ostatecznym, którym Bóg sam jest. W tym sensie pisze święty Jan. Że diabeł trwa w grzechu od początku. Od początku był on zabójcą, i wprawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Powyższe teksty pozwalają nam zrozumieć naturę i wielkość grzechu szatana, który polegał właśnie na odrzuceniu prawdy o Bogu, poznanym w świetle rozumu i objawienia, jako nieskończone dobro, jako miłość i świętość sama. A grzech ten był tym większy. Im większa była doskonałość i przenikliwość poznawcza rozumu anielskiego, im większa jego wolność oraz pierwotna bliskość w stosunku do Boga. Odrzucając tę prawdę o Bogu, aktem swojej wolnej woli, szatan staje się jakby kosmicznym kłamcą i ojcem kłamstwa. Sam żyje w radykalnej negacji Boga, i zarazem to własne tragiczne kłamstwo o dobru, jakim jest Bóg, usiłuje narzucić stworzeniu. Innym istotom stworzonym na obraz Boga, a w szczególności ludziom. W Księdze Rodzaju znajdujemy precyzyjny zapis takiego właśnie zakłamania prawdy o Bogu, które szatan pod postacią węża usiłuje przekazać pierwszym przedstawicielom rodzaju ludzkiego, mówiąc, że Bóg nakłada na człowieka pewne ograniczenia, gdyż zazdrośnie strzeże swoich przywilejów. Szatan nakłania człowieka, by wyzwolił się spod tego jarzma i stał się jak Bóg. W swym egzystencjalnym zakłamaniu szatan staje się, jak mówi święty Jan, także zabójcą, czyli niszczycielem tego nadprzyrodzonego życia, jakie Bóg od początku zaszczepił w nim samym, a także w stworzeniach będących z natury obrazem Boga, w innych czystych duchach i w ludziach. Szatan chce zniszczyć życie wedle prawdy, życie w pełni dobra, nadprzyrodzone życie łaski i miłości. Dlatego autor Księgi Mądrości pisze, Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. W Ewangelii zaś Chrystus przestrzega: Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Na skutek grzechu pierwszych rodziców ów upadły anioł zdobył w pewnej mierze panowanie nad człowiekiem. Naukę tę stale wyznawaną i głoszoną przez Kościół potwierdził Sobór Trydencki. W dekrecie o grzechu pierworodnym wyraża się ona w sposób dramatyczny w liturgii Chrztu Świętego, która wzywa katechumena do wyrzeczenia się szatana i jego spraw. Uw wpływ na człowieka, pewne panowanie nad dyspozycjami jego ducha i ciała, znajduje odzwierciedlenie w Piśmie Świętym, gdzie szatan bywa nazywany księciem tego świata, a nawet Bogiem tego świata. Znajdujemy poza tym wiele innych nazw określających jego zgubne kontakty z człowiekiem, takie jak Belzebub, lub Belial, poza tym duch nieczysty, kusiciel, zły, wreszcie antychryst. Oprócz tego znajdujemy porównania do lwa, do smoka w Apokalipsie oraz do węża. Bardzo często jest używane określenie diabeł od wyrażenia greckiego diabalein Stąd diabolos. Co znaczy powodować zniszczenie, dzielić, rzucać oszczerstwa, oszukiwać. Prawdę mówiąc, to wszystko przejawia się od początku w działalności złego ducha, którego pismo święte przedstawia jako osobę, równocześnie wskazując na to, że nie jest sam, jest nas wielu. Wołają do Jezusa duchy nieczyste w kraju Gerazeńczyków, diabeł i jego aniołowie. Mówi Jezus w opisie sądu ostatecznego. Pismo święte, a zwłaszcza Nowy Testament, na wielu miejscach mówi o tym, że panowanie i działanie szatana i innych złych duchów obejmuje cały świat. Świadczy o tym choćby przypowieść Chrystusa o roli, którą jest świat, o dobrym nasieniu i o złym, które diabeł zasiewa jakby chwast wśród pszenicy. Starając się równocześnie wyrywać z serc to dobro, jakie zostało w nich zasiane. I stąd też te liczne wezwania do czujności, do modlitwy, i postu. Stąd dobitne stwierdzenie pana Jezusa. Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą. Działalność szatana w stosunku do ludzi objawia się przede wszystkim w kuszeniu do zła. Zły duch usiłuje wpłynąć na człowieka, na jego wyobraźnię oraz wyższe władze jego duszy. By odwrócić je od prawa Bożego. Szczytowym przejawem tego działania jest kuszenie samego Chrystusa, w którym szatan usiłuje stanąć na przeszkodzie ustanowionym przez Boga wymogom ekonomii zbawienia. W pewnych wypadkach, działalność złego ducha wywiera wpływ nie tylko na rzeczy materialne, ale może posunąć się również do owładnięcia ciałem człowieka. Wtedy mówimy o opętaniu. Nie zawsze łatwo jest określić to, co w tego rodzaju wypadkach jest wynikiem działania sił nadprzyrodzonych. Kościół nie popiera i nie może popierać tendencji do zbyt pochopnego przypisywania wielu faktom bezpośredniego działania demona. Zasadniczo nie może jednak zaprzeczyć temu, że szatan, powodowany chęcią szkodzenia i prowadzenia do zła, może posunąć się do tego krańcowego przejawu swojej wyższości. Wypada nam dodać na koniec. Że wstrząsające słowa Jana Apostoła Cały świat leży w mocy złego wskazują na obecność szatana w historii ludzkości, która nasila się w miarę jak człowiek i społeczeństwa odsuwają się od Boga. Wówczas też wpływ złego ducha może się pełniej i skuteczniej zakonspirować, co z pewnością odpowiada jego interesom. Najskuteczniej może działać wówczas, gdy udaje mu się skłonić człowieka. By zaprzeczył jego istnieniu w imię racjonalizmu lub jakiegokolwiek innego prądu myślowego, który nie chce wiedzieć o jego działaniu w świecie. Oczywiście, działalność szatana nie eliminuje wolnej woli, oraz odpowiedzialności człowieka, ani nieniweczy zbawczego działania Chrystusa. Chodzi tu raczej o konflikt pomiędzy ciemnymi siłami zła a siłą odkupienia. Jakże przejmujące są w związku z tym słowa. Które Chrystus u progu swej męki wypowiedział do Piotra, Szymonie oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę. Ale ja prosiłem za Tobą, żeby nie ustała Twoja wiara. Rozumiemy więc teraz, dlaczego Pan Jezus w tak stanowczy sposób kończy modlitwę Królestwa Bożego. Ojcze nasz, której nas nauczył w odróżnieniu do wielu innych modlitw tamtych czasów, przypominając nam o tym, że w życiu jesteśmy stale narażeni na podstępne działanie zła, złego. Chrześcijanin, zwracając się do Ojca w Duchu Jezusa i wzywając Jego Królestwa, woła z całą mocą, swojej wiary, nie wódź nas na pokuszenie, wybaw nas od zła, od złego. Spraw Panie byśmy nie zgrzeszyli niewiernością, do której namawia nas ten, który od samego początku był niewierny. Nasze katechezy w tym okresie wakacyjnym dotyczą prawdy, którą wyrażamy w słowach wierze w Boga, stworzyciela rzeczy widzialnych i niewidzialnych, zawartych w kredo, które powtarzamy we mszy świętej. Chodzi przede wszystkim o świat stworzeń niewidzialnych. Mówiliśmy w poprzednich katechezach o aniołach, a dzisiaj i w następną środę wypada nam mówić o tym, którego nazywamy upadłym aniołem. Nawiążę do liturgii chrztu, w której kapłan lub diakon udzielający chrztu lub inny szafarz tego sakramentu, stawia rodzicom chrzestnym, względnie też samemu katechumenowi, pytanie: Wyrzekasz się ducha złego? Wyrzekasz się wszystkich spraw jego? Wyrzekasz się wszelkiej pychy jego? Może nie dość zwracamy na to uwagę, ale fakt, że te pytania znajdują się w pierwszym i podstawowym sakramencie naszej wiary, mówi bardzo wiele. Mówi o tym, kim jest ów zły duch i wszystkie jego sprawy, a nade wszystko jego pycha. Mówi o tym, co zawiera się w objawieniu Bożym od samego początku, od Księgi Rodzaju aż po Apokalipsę. Na dwa momenty dzisiejszej katechezy wypada zwrócić uwagę. Chrystus nazywa Szatana kłamcą od początku i ojcem kłamstwa. To znaczy, że jest on źródłem wszystkiego, co w dziejach człowieka, w dziejach wszechświata jest przeciwne prawdzie. A w konsekwencji przeciwne miłości, to znaczy tym, który niszczy życie mające swój początek w Bogu, życie, którym Bóg chce obdarzać swoje stworzenia duchowe, chce obdarzać ludzi. Stąd też to pytanie w czasie liturgii chrztu jest tak bardzo na miejscu, choć bowiem od samego początku, niejako od maleńkości, o wejście w tę walkę, w to zmaganie się ze złem, do którego jest powołany człowiek aby w nim zwyciężało dobro i ażeby się stawał coraz pełniej jako dziecko Boże uczestnikiem tego życia które jest z Boga żeby nie ulegał ojcu kłamstwa i jeszcze jedno Chrystus kiedy uczy nas modlitwy każe nam zanosić do Ojca naszego który jest w niebie różne prośby a w ostatniej z tych próśb każe nam modlić się nie wódź nas na pokuszenie kiedy prosimy o to abyśmy zwyciężali pokusę wieloraką pokusę która nas wiedzie do zła, prosimy niewątpliwie o zwycięstwo nad tym, co w nas samych jest źródłem zła. Ale równocześnie Chrystus dodaje: Ale nas zbaw od złego. To znaczy od złego, które jest zakorzenione w duchu stworzonym na obraz Boga, stworzonym w doskonałości jemu właściwej. W duchu, który właśnie jakby w imię tej doskonałości odrzucił Boga i całe swoje istnienie. A także cały swój wpływ w świecie stworzonym, a przede wszystkim w świecie człowieka, skierowuje do tego, ażeby był odrzucany Bóg, ażeby był odrzucany Boży plan zbawienia. Buduje jak gdyby przeciw Bogu swoje królestwo, przeciw temu królestwu, które jest Boga i które jest z Boga. Tych kilka szczegółów z dzisiejszej katechezy niech służy pogłębieniu naszej wiary, zwłaszcza tej, która się opiera na początku życia

si in cielo ed in terra. Ma nel nostro quotidiano ...da danno bisogno e dimmi che noi vita nostra, ci chiudono i nostri vittimi, i vittori nostri e ne nostri induca in tentazione.